O, witam was serdecznie. Witam w kolejnym Terra Firma Punk. Jak widzicie, ja to jestem zapracowany człowiek od samego początku, bo jak widzicie, tutaj mamy jeszcze sporo tego Native Copper. Tak, ja mówiłem, że to są bogate złoża. I tutaj chcę zdementować to, co powiedziałem, właściwie naprostować. Chodziło mi o bogate złoża, bo spójrzcie, ile tych złóż tu jest. Co z tego, że jedno takie daje 25, a nie 35 jak Rich Copper? To jest Native Copper. Właśnie to jest różnica, że mamy Pure, Native i Rich. Rich daje 35, Native 25, natomiast Pure daje bodajże 10. Ale mi chodziło tutaj dokładnie o to, że tych złóż jest całe masa i tak sporo, powiem wam, ja już tu zebrałem, bo tutaj tak naprawdę wszystko to właśnie był koper. Tak samo tutaj, spójrzcie, ile tego tutaj jest. I ciekawostka, powiem wam, tutaj mamy zejście do podziemi. Dokładnie tak, tutaj sobie tak wybadałem, popatrzałem i zauważyłem, że tutaj nam się kopalnia zawaliła troszkę od dołu. Prawdopodobnie z powodu grawitacji tej, która tutaj właśnie występuje. Ja póki co tam nie schodzę, bo jest póki co tam diabelnie ciemno, ale jestem bardzo ciekaw, czy tam coś ciekawego jeszcze w dół jest. Sądzę, że patrząc po tym, co tam jest, można tu sporo sobie tutaj pozwiedzać, popatrzeć. Ja póki co nie czuję się w ogóle na siłach, żeby tutaj zwiedzać okolice, dlatego też tam nawet nie będę się wybierał. Wracam do swoich obowiązków, bo jednak sporo nas dzisiaj czeka, zresztą nawet nie tylko dzisiaj, ale w ogóle, z tego względu, że tam musimy tą epokę brązu mocno podkręcić, więc ja tutaj cały czas zbieram ten koper, policzyłem sobie je i sprawdziłem dokładnie, jest możliwość wlewania brązu nie tylko do sztabek, ale do tych form. Jak sobie zobaczymy teraz brąz Savblade i tutaj mamy, że on może znajdować się w formie, czyli tak naprawdę tam jest możliwość ta procentowa pobawienia się tym, ale prawdopodobnie tak jak ktoś z was pisał, jedna z osób pisała do mnie, że prawdopodobnie to nie da się z Crucible zlewać, bo byłoby za banalne, za proste, dlatego też pewnie tak właśnie twórcy gry to zablokowali, ale obstawiam, że właśnie z Ceramic Vessels to się da, więc na pewno w tym kierunku będziemy też testować. Do tego pisaliście mi też Staniu, kiedy ty zrobisz sobie w końcu porządną kuźnię, kiedy sobie zrobisz porządny dom, kiedy wyjdziesz z tej pieczary. Tak, wszystko powiem wam w swoim czasie, ja tutaj systematycznie zbieram surowce, bardzo mi się podoba ten bazalt i na pewno z tym bazaltem będę wiązał przyszłość, jeżeli chodzi o kuźnię. Zresztą później, jak przejdziemy tylko do właściwego miejsca, to wam pokażę, jak naprawdę wygląda. Tylko jeszcze czekam, jak widzicie w prawym dolnym rogu, tutaj oczywiście na pasku itemów, czy tutaj mamy zegarek i zegarek jeszcze nam pokazuje, że sieć stanie tutaj, bo jeszcze tam na zewnątrz jest groźnie, więc dobra, spoko, ja jestem w stanie tutaj jeszcze trochę posiedzieć. W międzyczasie oczywiście pozbieram sobie trochę kopru, trochę sobie pozbieram itemów. No jak widzicie, jest tutaj co robić. Wziąłem sobie ze sobą także chisel i młot, aby móc zrobić sobie kilka tych bloków czarnych, bo one mi się bardzo podobają. Mam nadzieję, że właśnie 29, 28, czyli nie zabiera, no zabiera normalnie skillopa, więc jest nawet ok. No i mogę po prostu sobie je zabrać. Po prostu będę potrzebował ich do konstrukcji tam naszej właśnie kuźni, więc też tutaj tych bloków kilka muszę pozabierać. A tak w ogóle przypominam was oczywiście o łapkowaniu, o subskrypcjach i o polecaniu. Polecajcie swoim znajomym, aby byli też na bieżąco z tym, co tu się dzieje. Subskrypcja, jeżeli pamiętajcie przede wszystkim o tym dzwoneczku. YouTube wymyślił sobie akcja dzwoneczek, no i teraz wszyscy muszą się do tego dzwoneczka dostosowywać. Chcąc, nie chcąc, musimy się tego pilnować. Więc pamiętajcie, że podczas klikania subskrypcji, te osoby, które jeszcze nie kliknęły, albo te osoby, które już kliknęły subskrypcję, ale nie kliknęły dzwoneczka, jest tam obok przycisku subskrybuj, taki fajny dzwoneczek, który trzeba po prostu
kliknąć, aby otrzymać powiadomienia z kanału, że na przykład nowy film jest, albo że kręcimy kolejnego live'a. No niestety przyznaję, live, który się odbył w czwartek, no niestety nie wypadł nam do końca tak, jakbyśmy my tego chcieli, bo serwer po prostu odmówił posłuszeństwa. Co było tego przyczyną, do dnia dzisiejszego nie wiem, po prostu serwer stwierdził, że chyba nie będzie w najbliższym czasie działał. Tutaj chłopaki wiem, że szybko to zażegnali. Choć może się wydawać, że trochę zeszło, bo jednak to dopiero poszło na drugi dzień. Ale mimo wszystko tak naprawdę ja się cieszę, że naprawdę ktoś się tym zajął, bo sami wiecie, jak to czasami bywa. Nie można mieć wszystko od razu. Dobra, to co? Nam by już tego kopra starczyło. 10, jeszcze 6 sztuk zebrać. Akurat bym miał stack tego kopra. Czyli tu mamy 2, tu mamy 3. I to byłoby fajnie. 3. Tu było 4. 5. I 6. Powiem wam, ten echo, to echo, które tutaj występuje, jest naprawdę, naprawdę przegenialne. Dobra, słuchajcie, w takim razie ja będę się kierował w kierunku domu i widzimy się już za chwilkę. I tutaj, jak widzicie, już jesteśmy koło domu. Mniej więcej taki jest zamysł kuźni, że tutaj mamy bazalt cobblestone'a. Przyznaję, mi się podoba ten wygląd tutaj tego bazalt cobblestone. Tutaj byśmy zrobili taki wielki piec, on się nazywa bodajże Bloomery, bodajże tak, chyba Bloomery, ale mogę coś przekręcić, więc jeżeli coś przekręciłem, to wybaczcie. Tutaj mamy nasze kowadła, kowadła docelowo będą stać pod tą ścianą i zrobimy miejsce na sztabki, czyli pewnie jeszcze trochę w tą stronę to pociągniemy. Więc w sumie mamy trochę tego, tutaj tego surowca, można by to właśnie w tym miejscu tak tu zabudować, tu zabudujemy już na wysokość taką i tutaj właśnie w tym miejscu byśmy zaczynali powoli ten piec budować, więc tu byłoby, o tak sądzę, że na taką wysokość ok. I tu byłaby właśnie ściana z tego typu zrobiona, tu byłby nasz ten piec. No sądzę, że taki układ by się podobał, no ale to ja będę sobie w międzyczasie to tworzył. Chyba, że wy chcecie tak naprawdę takie odcinki, żebym właśnie wam pokazywał, jak to się buduje, jakąś konstrukcję, to możemy w sumie coś wspólnie podziałać. Ja docelowo tak myślałem właśnie, żeby tu zrobić zadaszenie takiego typu, tylko najpierw zanim to zadaszenie zrobię, to najpierw sobie zrobimy rzeczy z brązu, bo jednak przyznaję, bardzo niekorzystnie wpływa to, że nawet nie mam żadnej broni przy sobie, na mój poziom bezpieczeństwa. Dosłownie tak jak było w poprzednim odcinku, bardzo szybko zginęliśmy, choć nie wiem, czy można to nazwać szybko, ale w każdym razie zginęliśmy dosyć boleśnie i po prostu ja musiałem jednak coś z tym zaradzić, trzeba coś z tym zaradzić, bo tak to nie może się odbywać w żadnym wypadku. Dlatego też bierzemy się po prostu za robienie właśnie tych rzeczy. Tutaj mieliśmy też te bloki, tak, 53. Musimy wziąć się w końcu za tak naprawdę działanie w tym temacie, bo ile można razy walczyć z mobkami kamienną siekierą. Jesteśmy w epoce brązu, halo, najwyższa pora na to, prawda? Dobra, jeszcze teraz tylko zapytanie, czy i gdzie właściwie ja mam swoje formy, gdzie się wcisnąłem. I teraz nie wiem, chyba są właśnie w tamtych skrzyniach koło Siva, więc też się nimi tutaj zainteresuję. Do tego muszę sobie jeszcze dobrać parę tych wesel, aby po prostu to móc. Tak, tu mamy te nasze formy, ale w sumie tak, te formy będą nam potrzebne. Najbardziej mi zależy na pile. Prospector Pick też się przyda. Javelin Head, Hammer jeszcze nie, choć nie, Hammer też, łopata to niekoniecznie. Dobra, wiecie co, odłożmy sobie trochę tych itemów, bo to już na razie nie będzie nam potrzebne. Co tu mamy, łopata na razie nie, hoe, motyka to na pewno nie, nóż też nie, pik, miecz, chisel. Chisel tak, bo chisel na pewno nam się zaraz zużyje, więc na pewno i aksa na pewno będę potrzebował.
Dobra, swoją drogą też ta skrzyneczka nam pokazuje, znaczy skrzyneczka, ta książeczka nam pokazuje, co musimy w pierwszej kolejności zrobić. Zwróćmy tutaj szybko. Blacksmith, czyli mamy to i możemy sobie odebrać, ale ja będę chciał Enchanted Book zrobić, bo tak naprawdę to wszystko mogę sobie po prostu zrobić, a Enchanted Book na razie nie mogę. Więc to sobie zaliczamy. Enchanted Book Protection 2. Ok, spoko, będę mógł sobie zaenchantować coś. I dobra, w takim razie zobaczmy, co tu ja mogę teraz jeszcze zrobić. Bronze Sheet. Okej, okay, tutaj będzie Melon Sheet. O, w końcu będziemy mieć jedzenie w postaci melonów. Bardzo mi się to podoba, więc musimy Bronze Sheet zrobić. Koniecznie. Nie ma innego wyjścia. Chyba, że czekajcie. Brass Sheet. A, już myślałem. Trudno. Dobra. Torch Stick Cold Dolomite Rock. Wiecie co? Stąd w takim razie sobie opróżnimy to i to. Pine. Na razie tego Pine'a nie potrzebuję tutaj, więc odłóżmy sobie to. Tak. I będzie nam miejsce tutaj od razu zwolni się, sporo tego miejsca się zwolni. I co my tu już? A, jeszcze mam Carpenter Wedge. Właśnie, to też mam zaliczone Carpenter Tile. Więc to też sobie mogę tu chwilowo odłożyć. Tak, na razie mam cały, że tak powiem, rozpierdziel, ale z tymi skrzyniami to wszystko tak naprawdę jest w całym świat. No, po prostu nie mam czasu się nad tym zająć. Carpenter Hammer i Carpenter Chisel. No dobra, to na pewno będę musiał jeszcze zrobić. Tutaj jeszcze nam została misja z kasztanem. Nie mam ciągle czasu, a przede wszystkim nie mam narzędzi. Dobra, właśnie, pickaxe, shovel, axe i hoe. A stąd byśmy wzięli South Chisel, Prospector Pick, a scytę. Gdzieś miałem to scytę jeszcze. Muszę to scytę sobie przede wszystkim zrobić, bo bardzo mi to zależy na sadzonkach jednego drzewa, czyli tego drzewa, które tam docelowo ma być domek z tego. Więc ja to gdzieś scytę też pamiętam, miałem odłożone. Ale skoro tak, to nie traćmy tego czasu, przepalmy. Tylko tak, to jest 8 godzin się przepala, więc pasowałoby to z samego rana ustawić, więc jeszcze się tutaj przygotujemy na spokojnie, żeby bez pośpiechu to wszystko wyszło. Zabierzmy sobie te wszystkie ceramic vessel, choć chyba jedna w sumie powinna mi wystarczyć, albo dwie. Poszukam w międzyczasie jeszcze tego, co ja tu chcę, czy tej Prospector Pig. Właśnie, a propos, nakarmię sobie zwierzaczki. Zobaczcie, jak tam moje zwierzaczki. Tam, jak widzicie, też zacząłem powoli daszek kombinować. Ale jeszcze muszę coś przemyśleć, bo nie do końca jest ten efekt, który chciałem uzyskać. Nakarmię sobie zwierzaczki. Ty w ciąży, ty z chęcią, ty w ciąży. Widzicie, nasze małe krówki już świetnie się tutaj coraz lepiej mają. Ty też w ciąży. Coraz więcej serduszek, więc tutaj, aha, tutaj jest samiec, tak jest. Więc tutaj także pozostałe zwierzaczki. Już dostałem złotka, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Dobra, i zostały tutaj nam owieczki. Proszę, proszę. Proszę. Zastanawiam się, czy tu jest. I jeszcze tutaj. Nikt nie chce, halo. Dobra, to wiecie co, to ja to szamię. Skoro wy nie chcecie, to ja to szamię. Nie, nie mogę. Dobra. A jeszcze będę chciał oczywiście tradycyjnie. O, też padł, super. Mleczko od was, bo ja tutaj oczywiście będę chciał serek. Aha, czy jak tak to trzeba zrobić, żeby woda na mnie napadała. Oczywiście mleczko tutaj. Aha, zjadłem, super. Troszkę sobie podbiłem dzięki temu. I jeszcze tutaj w takim razie to mleczko tutaj zlewamy. Będę chciał z tego docelowo później ser zrobić, więc z tymi nie dasz, ty już mi dałaś. Ty też i ty też. No dobra, w takim razie tutaj zrobimy sila. I żeby tutaj ta woda też nie napadała. No i co? I później wrócamy na kolejny dzień i się tym zajmiemy. A póki co widzicie, się tutaj już robi smierz. Ja ciągle naprawdę nie mam czasu siąść i tych domków ogarnąć, przede wszystkim tej góry trochę wyrównać, te drzewa wyciąć.
No bo ciągle po prostu robię te dwa sezony i jednak to jest to, że mając te dwa sezony, a nie chcę z żadnego zrezygnować na dzień dzisiejszy, to jednak to jest wymagające dla mnie, aby po prostu wszystko dla was specjalnie właśnie przygotować. Dobra, tylko teraz pytanie, jeżeli to będzie padać nam teraz, to pasowałoby to, w sumie to możemy zrobić to tutaj. Dokładnie tak. Więc skoro mamy tutaj tą przestrzeń, trzeba ją wykorzystać. Zrobimy sobie tutaj taką mikro, mini kuźnię. Tylko pytanie, czy ja mam tutaj jakieś podpory? Powinienem jeszcze jakieś tutaj chyba mieć, chyba że tam wszystkie zostawiłem. Tak, chyba wszystkie tam poszły. No niedobrze. No dobra, trudno. W takim razie zrobimy sobie trochę inaczej to. Mam nadzieję, że mi się nic na głowę nie zawali. Nie wiem, w jakim miejscu zrobię, żeby to się właśnie nie zawaliło, czyli tutaj powinno to zdać egzamin. Czyli tak, będziemy potrzebować dwóch otworów. Czyli ten otwór byłby jeden tutaj. Tak. Tu byłby to do skucia. I kilof nam się skończył. Ale dobra, w sumie jeden otwór wystarczy, bo tak naprawdę my zrobimy taką mieszankę. I teraz tak, jeżeli chodzi o brąz, to musimy sobie przygotować proporcje minimum 88 do 92, czyli można równie dobrze dać 90. Ja sobie tutaj przed sobą notuję, jak na kartce. I tutaj mamy od 8 do 12, czyli równie dobrze może 10 być. I teraz trzeba tylko policzyć, ja tutaj pamiętam dawny wzór z chemii, czyli jeżeli mamy 90 do 10 jeden, załóżmy, że na przykład jeden Castellite, czy jakoś tak to się dokładnie nazywało, zaraz sobie zweryfikuję. Sandwich, aha, bo to jeszcze mam wszystko tam, więc ja jeszcze muszę skoczyć po te surowce, bo ja to wszystko tam zostawiłem, więc na szybko tam polecę, żeby to zabrać, ale nie polecę aż tam. Ach, koło kuźni mamy wrogów i to jest problem. I pytanie, czy oni idą teraz do mnie? Nie idą do mnie jeszcze, całe szczęście, chyba. Nie wiem, gdzieś oni idą, się boję, żeby do mnie nie podeszli. Właśnie. To jest właśnie to, że tam zostawiłem to niestety. Tu jest Galena. Tu mamy... A, pająk. Super, jeszcze pająk tutaj nam brakowało. Widzicie, to jest mega problem, bo ja już nie mam żadnej broni w tym momencie. Łopatą jedynie. Mogę go zająć. No, gin. A jeszcze creepery się nam pojawiły nawet. Dawno creeperów nie widziałem, powiem wam szczerze. Tylko jest chyba haczyk, bo ja tam chyba furtkę zostawię otwartą, więc ja muszę tutaj bardzo, bardzo uważać, żeby żadnych wrogów na siebie nie ściągnąć. O, czy ja bym zdążył to zabrać stamtąd? No raczej nie, bo mamy na dodatek pełne EQ. Dobra, Dolomita się pozbędziemy i tego się z Claystone też pozbędziemy. W tym czasie mógłbym to podebrać. Wszystko ostrożnie tam podejść. Do skrzyni. Tak, tu jest ta skrzynia. Kastelet, dobra, chodu w nogi, haha, zwiewamy jak najszybciej, mamy tego naszego Castellite. Mam nadzieję, że to starczy na nasze tutaj wojaże i żeby ten deszcz w końcu przestał padać. Dobra, zamykamy się tutaj i działam. Dobra, jaka to jest Castellite? To jest właśnie 25 i właśnie ten chcieliśmy uzyskać, czyli zakładając, że rzucę jedną sztukę 25, to muszę wrzucić w proporcji, czyli mnożę sobie, mamy tutaj 25, to jest równe 10%, to 10% jest, mamy ten x do policzenia, czyli 25 razy 90 podzielić na 10 daje nam to 225 unitów, czyli tak naprawdę musimy wrzucić 5 sztuk tych native, aby móc to uzyskać. A żeby móc to fajnie zlać, bo wtedy dostajemy 200, około 250 wszystkich unitów, jeżeli się nie mylę,
więc potrzebowalibyśmy dojść do 500, czyli podwójną dawkę taką stworzyć. Przyznaję, nie wiem, czy to wypali. Kwestia testów. Nie chcę też tego robić po raz kolejny w Ceramic, właśnie tam w tamtym naszym Crucible. Dlatego też tutaj będę poeksperymentuję tak naprawdę. Więc dobra, każdy ma Native 25. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli mamy 10, potrzebujemy na każde po tutaj 2. No dobra, to teraz w takim razie to wrzucamy. Mam nadzieję, że z tego coś wyjdzie. Dobra. I teraz to trzeba zasypać słomą. Ta słoma, chyba jeszcze mamy jakąś słomę tutaj. Mam nadzieję bynajmniej. Nie muszę po raz kolejny wychodzić na dwór. Serio, nie mam nic. Tyle słomy, nie mam nic słomy. Drewno to się znajdzie, ale słomy nie mam. No wiecie co? Nieładnie. To nie jest, weźmiemy tego ze straw, sobie przerobimy. Bo pamiętam, że ze straw da się to jakoś jeszcze wykonać. Spójrzmy, jakoś to wiem, że tutaj funkcjonowało. Tylko jak? Właśnie. Chyba jednak nic z tego to nie wypali. Dobra, w takim razie my musimy to zupełnie inaczej podejść. Czy musimy lecieć jeszcze w sobie po trawę. A, jak ja nie lubię wychodzić w nocy. Jeszcze tu mopki się kręcą. No nie. No nie, wiecie co, naprawdę będę musiał chyba jednak to przeczekać, tą całą pogodę, to wszystko. Nie wiem dlaczego o tym wszystkim tak nie pomyślałem. Dobra, wiecie co, a może jeszcze zrobimy w takim razie myk. Tutaj mamy piłę. Tu mamy hamera, może tym hamerem chociaż tą krówkę zabiję. No tam znowu kolejny zombiek się tłucze, no nie. Dobra, tym hamerem go potraktujemy, żeby się nam tutaj już krówka nie męczyła. No trzeba jej pomóc. No i dobra, tylko hamera teraz straciliśmy. Jeszcze jedna krówka, no serio? Więcej was nie było? Okej, też się ciebie pozbędę. Dobra, dostaliśmy kawałek szynki i serducho. Bardzo fajnie, bo serducho na pewno się przyda. Jest ten zombiak, pewnie tam na dole. A nie, tu jest, dobra. To go ściągnę tutaj pod to miejscowe, aby nam się naszykował. Bo jednak z tym nożykiem to sobie możemy co najwyżej pomazać. Choć w sumie to jest chyba zwykły zombiak. Tak, to jest zwykły zombiak. Dobra, chodź zombiak. Chodź na solówę. Zrobimy sam porządek. No, zrobimy sam porządek. Nie będziemy się tutaj cackać z takim nie wiadomo czym. A ty uderzyłeś mnie! Ty uderzyłeś! Na poćwiartować się. Jak nic się poćwiartować. Dobra, tu mamy zwykłą słomę, to nie to, to też nie jest to. Gdzie ja tą słomę wcisnę? O, mamy, właśnie, o to mi chodziło. I do tego weźmiemy sobie trochę... Chestnut to nie. White Elm mogą być. Tylko musiałbym trochę item podkładać, więc to sobie wszystko podkładajmy. Dobra, to mamy. Idziemy w takim razie to przepalać. Mam nadzieję, że będzie ok. W każdym razie, moi drodzy, dobra, to co, mamy to, zasypujemy to ziemią, tylko teraz pytałem, podpałka jest, jest, ok. Czyli to zasypujemy ziemią, ziemią, słomą zasypujemy, do tego 8 logów będzie potrzeba. Chyba nic się nam tu nie powinno podpalić, ogień nie powinien tutaj przeskoczyć. Dokładnie, więc no nic, dobra. I tutaj mamy potery 8 godzin, zobaczymy co wyjdzie po tym czasie. Mam nadzieję, że to co trzeba. Na pewno będziemy chcieli pójść w pika, w piłę, prospektora, ale na początku no oczywiście mieczek. Czyli ja sobie tu naszykuję odpowiedniej kolejności to wszystko, a pozbędę się tych rzeczy, które mi tu będą zaraz zbędne. Dobra, tu mam serduszko czwarte już. Ja cię... Daj mi spokój, nie chcę cię bić, nie mam na to na ciebie czasu, panie. Co ty sam myślisz, co cały dzień dla ciebie będę miał? Dobra, piłę i te w sumie narzędzie można. Dobra, zmykaj, zmykaj. O, kolejne mięcho, dobra, spoko. I tutaj teraz odłóżmy to.
jeszcze to i to można sobie podkładać, aby to po prostu nam EQ nie zajmował. Ach, piękny, piękny głos. Dobra, tutaj widzicie, już 7 godzin minęło. Znaczy, już godzina minęła. Dokładnie tak. To zaraz sobie otworzymy. Good. Ciekawy jestem, czy można to jakoś skompresować, by dać better albo the best. Dobra, co nam mówi nasza książeczka? Co pasowałoby zrobić jako pierwsze? Pasowałoby zrobić, dostaniemy wtedy parę. Czy piła, chisel, prospektor i scytę. Właśnie, ciągle tego scyty nie znalazłem. Halo? Gdzieś to scytę miałem wciśnięte i tutaj nadal go nie namierzyłem. A ja chcę to scytę mieć. Halo? No jak to tak bez tego scytę? A, już jest słoneczko, świetnie. To w takim razie ja sobie tutaj przelukam, bo to scytę muszę mieć. Tak to nie może być, że tego scytę nigdzie tutaj nie ma. Tutaj też nie widzę, tu też nie i tu też nie. Gdzieś to włożyłem, ale gdzie? Chyba, że to będzie właśnie przy kuźni. Zaraz sobie wskoczymy do tamtych skrzyni, zobaczymy. Jeju, to jest nieładnie, nieładnie tak sobie z nami pogrywać. O, jest, tutaj mamy nasze scytę, musi być. Jak bez tego scytę moglibyśmy tutaj funkcjonować? Swoją drogą, teraz mamy porę. Jest to styczeń. I więc ja już byłem na wyprawie za Polut. Zaraz wam zaprezentuję, jaki dało nam to efekt. Tutaj mamy, użyłem oczywiście tej piły do lodu. Jak tam? No, już 5 godzin. Szybko to leci, powiem wam. Bardzo szybko to leci. I powiem wam, to jest właśnie efekt moich ostatnich tutaj walk. I temperatura przy otwarciu drzwi strasznie minimalnie się podnosi, a później momentalnie spada w dół. I jak rzadko tu odwiedzam się, staram się ten, to tym wolniej właśnie te bloki spadają, bo te każde skoki właśnie temperatury to powodują. Jest tak naprawdę efekt właśnie zamierzony. Tutaj mamy 4 godzinki, super. Dobra, mamy scytę, mamy naszego sorda. Co tam jeszcze mamy? Według książeczki musimy. Prospektor, chisel i piła. To chyba mi aż tyle nie starczy, ale mimo wszystko postaram się coś tutaj. Piła tu by była i prospektor. Jeszcze tu mamy chisla, ale dobra, sądzę, że aż tyle nam nie starczy. Mimo wszystko, jeżeli faktycznie tak by to nam wypaliło, to jest dla nas duży bonus, bo tak naprawdę jesteśmy o tyle właśnie do przodu dzięki temu, że nie musimy się bawić, tak jak rozmawiałem z wami ostatnio na live'ie, nie muszę się bawić w przestukiwanie tego młotka na młocie, na hamerze, dokładnie tak. Dobra, tutaj mamy 3 godziny zostało, więc ja już tutaj czuwam przy tym, nigdzie tam nic nie chcę załatwiać. Choć swoją drogą, nie, tutaj ten zegar, te 3 godziny był dziwnie oszukany, choć w sumie zaraz jest południe, więc może i tak być, że to 8 godzin właśnie tak działa. Jeżeli faktycznie tak nam tutaj wszystkie te elementy zadziałają, to zaraz polecimy sobie, bo wiecie co, swoją drogą mogę polecić po resztę tych surowców. Mam taką nadzieję, tylko te, oj, ale laga miałem, masakra. Przyniesiemy sobie resztę tych surowców i już będziemy wszystkie surowce naprawdę przetwarzać na ceramik wesela, więc no cóż, tylko korzystać by było. Zobaczmy, czy ja mam tutaj coś odłożone. Hej. Tutaj mamy to, dobra. To ląduje tu. Tutaj mamy coal, tutaj mamy trochę tego. I nam zostało tylko trochę dorzucić tych właściwych surowców. Mam nadzieję, że tych surowców tutaj trochę mamy. Galena, pitch, tutaj nie mamy. Jet, light, pitch plate, chyba to już będzie wszystko. Galena, nie, to już chyba jest wszystko. Te trachetity to na pewno to nie jest to. Ceolite, no nie, no to powiem wam, jest w takim razie, ja będę musiał iść na większą wyprawę. Choć tego w sumie mamy jeszcze 9 sztuk, więc też z tego sporo może wyjść. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie tak, jak zamierzyliśmy tak naprawdę. A swoją drogą właśnie, napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie widzieć, jak ja na przykład jakieś budynki buduję, jak się budynkami, już godzinka, super.
jakimiś budynkami się zajmuje, jak buduje na przykład swój dom, jak buduje kuźnię, jak buduje tak naprawdę wszystkie te budynki. Czy chcecie uczestniczyć w tym, czy jednak bardziej was interesuje już samo na przykład budowanie innych rzeczy. Mogę równie dobrze częściowo, trochę tego, czyli troszkę budynków, troszkę craftingów. Napiszcie mi w komentarzach, bo naprawdę jestem bardzo ciekaw tego waszego zdania i oczywiście odpowiednio bym to dostosował do waszych tutaj potrzeb. Tylko musicie mi po prostu dać znać Staniu, my chcemy craftingi, albo Staniu, my chcemy zobaczyć, jak ty budujesz, jak ty się tworzysz tak naprawdę. Swoją drogą, ja jeżeli chodzi o estetykę, średnio z tym mam do czynienia. I dlatego na przykład ja osobiście stron internetowych nie robię. Tylko... O, widzicie, nie zrobiło się. Więc w sumie tutaj się nam to nie zrobiło. No teraz pytam w takim razie, jak my możemy to zrobić? Wiecie co, tak naprawdę pomyliłem się tak porządnie w obliczeniach. To nie jest 5 sztuk Native Copper, tylko aż 8. Jakoś tak liczyłem, że każda sztuka daje mi 25% mniej więcej, a tu wychodzi, że jednak 25% to nie jest. To są, im więcej dajemy kopru, tym jest mniejszy współczynnik proporcji. I tak testowałem sobie, wziąłem sobie na świat testowy, przetestowałem to naprawdę, jak to wygląda i tego naprawdę wychodzi o wiele inaczej. To wychodzi, bo wtedy w tym momencie wkładam 8 i tutaj 8 i tutaj dodaję dokładnie 2 sztuki i w takiej proporcji to będzie mi działać. Więc ja sobie tutaj to przetwarzam. Do tego może jednak więcej tego bym przetworzył. Co wy na to? 8. Więc to zróbmy na próbę. Jeżeli to się uda, to zrobimy od razu więcej. Ale zróbmy to na próbę, czy faktycznie tu będzie te 8. Więc dobra, to co? Ja teraz w takim razie to będę musiał jeszcze raz sobie przepalić. Tutaj mamy hikory logi. OK. I zobaczymy, czy w takim razie... chyba nie zebrałem. Tak, to nie jest podpolarka. Nie tam, nie tym. To jest podpolarka, panie Staniu. Tak. No i dobra, i mam nadzieję... No co jest? Halo? Nie mogę odpalić? Czemu nie mogę odpalić? Co się dzieje? Nie wiem dlaczego. W ogóle rozpalałka mi tego nie chciała ruszyć. Naprawdę, aż dziwne mi się to wydaje teraz. Może to jest wina tego? Nie, to powinien odpalić. O, odpaliło teraz w końcu, ale też długo mi to zajęło. Dobra, to co? Ja czekam, aż te 8 godzin minie. I jak już widzicie, została nam ostatnia godzina. Ostatnia godzina i będzie wszystko wiadomo, czy jednak ja to dobrze policzyłem, czy jednak znowu coś poprzekombinowałem, no coś przekręciłem. Mam nadzieję, że tym razem udało mi się dobrze policzyć, że jednak wyjdzie tego sporo. Bo to jest 8 i 8, to jest 25 razy 8 i później to jest 10, to jest 250, to jest 400... Chyba dobrze, mam taką naprawdę ogromną nadzieję. Mam nadzieję, że to jednak dobrze wyjdzie. No nic, zaraz się przekonamy, czy jednak jestem utalentowany, czy jednak znowu coś przekombinowałem. Dobra, zobaczmy, czy dostaję brąz 450 unitów. Dobra, i teraz w takim razie zlewamy to. I teraz pytanie, jak mogę pozyskać pozostałe unity? Bo jeżeli faktycznie mieczek, sword... Bo jeżeli faktycznie mnie to zastygnie, to czy ja mogę coś z tego później zrobić? Bo to jest dla mnie, słuchajcie, istotna informacja. Czy ja będę mógł jeszcze coś z tym zrobić? Prospektor, hammer, chisel, pick. Zróbmy sobie picka, bo pick jest nam potrzebny. Dobra, teraz pytanie, czy jak mi to zastygnie, to co ja z tym mogę zrobić? Tutaj każdy z nich wymaga stówy, no właśnie. Dobra, wiecie co? Mam pomysł. Bo to jest teoretycznie płynna postać. Ja pasowałem, żebym teraz pobiegł, więc bardzo bym prosił tutaj o szybsze chodzenie. Tak. Ja będę teraz leciał tam, do tamtego miejsca, gdzie mamy
nasz tutaj miejsce specjalne do zlewania się do Crucible'a. Janusz, może mi się uda zlać właśnie to z powrotem. Bo jednak chyba coś z matematyką na bakiel stoję. Tutaj Saf, Scytę, Proprik. Czy ty się zlejesz teraz? No nie. Ale teoretycznie możemy dolać do tego. Teoretycznie możemy. Więc sami widzicie, możemy te itemy tutaj przetwarzać. A ty tam stałeś, spoko. To co, w takim razie robimy drugi zestaw. Raz, wystarczyło nam to na raz, dwa, trzy, cztery i połowa, czyli raz, dwa, trzy. Jeszcze coś musielibyśmy do tego zrobić, do zestawu, czyli axe, hammer, chisel. Ja sobie zajrzę do książki, co jeszcze tak naprawdę potrzebujemy tu zrobić. Kurczę, znowu te drzewa porosły jak dzikie, muszę naprawdę ich pilnować, pościnać z nich. Brąz, chisel, saw, to byśmy mieli. Sword, mace, hammer. Shovel, właśnie, tam mieliśmy do zrobienia właśnie shovel, czyli mielibyśmy z tego czwarty, tylko trzeba by to tutaj zmontować. Gdzieś tu miałem tego shovela. Tak, shovel, knife, hoe, dziewięci, tak. I czyli zrobilibyśmy taki teraz drugi zestaw dla właśnie tutaj naszych surowców. To co, wrzucamy w takim razie znowu 8. 8 i 8. I tutaj wrzucamy 2. Po 2. 8. 8 czy po 4? Nie, 8 to daje 16. 20 to jest 50. Dobra, no to jest ten zestaw. Okej, dobra. Czyli tutaj ląduje to do tego. I już tutaj zasypujemy słomą, tylko znowu ja mam problem z wodą. Nie z wodą, tym razem z jedzeniem. Więc trzeba by coś tu wszamać. Bo jednak nie uciekniemy tamtemu, jeżeli nic nie wszamiemy. Czy ja mogę teraz w takim razie trochę trawy prosić? Bardzo bym prosił, trochę trawy. Tutaj mamy trawy trochę, okej. A czy ja mogę to tak przerobić? Tak, super, mogę. Bardzo mnie to cieszy. Więc co? Przekładamy z powrotem tutaj. Tu zasypujemy tą słomą. Gdzie to jest? Tutaj. Okej, jeszcze jedna sztuka. No i stąd wezmę już sobie to drewno, bo jednak tego drewna tutaj jest sporo. To stąd, w takim razie jeszcze stąd 9 sztuk i zasypujemy, zakładamy. Teraz trzeba tylko to podpalić, no i byśmy mieli drugi zestaw. A ten pierwszy zestaw oczywiście wyciągnijmy. Mieczyk, do tego scytę. No nie, teraz nie lagować mi proszę. Do tego piła. I jeszcze prospektor pik, czyli pik, axe, dokładnie tak. No i co, i teraz w takim razie, skoro już mamy to wszystko, wchodzimy w erę brązu, już tak naprawdę pełną parą. Jeszcze tak naprawdę pozostało zrobić zbroje z brązu. I tak sądzę, że tak naprawdę pod koniec każdego, ja specjalnie jeszcze wykonam sobie jeszcze raz zbroję z chestplate z kopru, aby nas to jako to właśnie fajnie prezentowało. Chcę mieć docelowo zbroję z każdej epoki, więc też tego będę się trzymał. No dobra, i zobaczmy, co tam nasza książeczka w takim razie na to, co my zrobiliśmy. Mamy tutaj zrobiony, tutaj mamy mieczyk i tutaj mamy prospektor pig i chisel. I pozostało tak naprawdę nam parę rzeczy, bo brąz, chisel, prospektor pik, który też już tam powiem mamy zalany. Do tego jeszcze hammer, maceta, javelin, łopata, sikiera, hoe. Czyli tak naprawdę trochę tych. I mamy tutaj brąz sheeta. Właśnie brąz sheet, ale to brąz sheet to sobie wykonamy oczywiście na kowadle.
Charcoal 64 sztuki będziemy mieć. No naprawdę kuszące. No i tu została nam zbroja właśnie. I patrzcie, to będzie enchantowane. No to chyba zbroja będzie już koniecznie musiała być zrobiona w kolejnym odcinku. Nie odpuścimy w takim razie chyba tego. I ile tu nam zostało? 5%, więc polećmy sobie w takim razie z naszą scytę podziałać trochę za liściami. Bo ja chcę tutaj pewne sadzonki uzyskać. Dokładnie tak jak mówiłem, do tamtego domku. A żeby to móc zrobić, to najpierw muszę oczywiście tutaj trochę pościnać. Jeszcze dosłownie chwilkę. Mam nadzieję, że żaden mobek nie podejdzie. Choć w sumie teraz już mam mieczek ze slashing. Co to znaczy slashing? Cięcie. Tak, slashing to jest cięcie, tak mówiąc po polsku. Dobra, mamy 100%. Więc teraz już powinno się to udać. Mam taką małą nadzieję. Dobra, nie podchodź za blisko, bo zlaguje i jeszcze cię podpali. Nie podchodź za blisko w staniu. Nieładnie, za blisko podchodzić. No, już końcówka, tak. No, już. Prawie. No już wystarczy, no, już. Gaśnie, już tam się przetworzyło, tak. Już widzę, że się przetworzyło, możesz już się przestać palić. Ach. Dobra, mamy to. I teraz co? Mamy 450, zobaczmy, mogę dolać? Jest, no to fajnie, bardzo mi się to podoba. Teraz łopata. Jak widzicie, szybko to się fajnie zlewa. Axe, chisel i hammer. Chisel i hammer. I jesteśmy tam naprawdę, już mamy sporo tych narzędzi. Pozostaje nam to dosłownie parę sztuk. Ale to chyba już sobie zrobię poza, na spokojnie, poza odcinkiem. Tak sądzę bynajmniej, póki co te zombiaki próbują się do mnie wbić. Nie uda mi się. Dobra, w takim razie, gdzie to mi... Coś mi... Aha, przeskoczyło jeszcze, dobra. Czy ja już mogę to wyciągnąć? Tak, to już mogę wyciągnąć. Fajnie, bardzo mnie to cieszy. Więc teraz tylko to powyciągać, patyki powkładać w odpowiednie otworki. Tutaj mamy to, tutaj mamy hamera, tutaj mamy axa. I jeszcze mamy łopatę. Bardzo fajnie. Jeszcze oczywiście prospector pick do wyciągnięcia musi też być. No i dobra. I to mamy tak naprawdę wszystko, co udało nam się teraz zrobić. Więc zobaczmy, czy już coś mamy. Wow, no to patrzmy teraz, co tu udało nam się. To nam się combo. Genesis, Shale, Riolite, Diorite. Diorite mamy. Riolite bym chciał. Chyba, że szale. Ok. I teraz spójrzmy, co jeszcze tutaj mamy. Tu mamy stone, granite bricki. Tak, bo mamy tego sporo. Black bronze, bismuth bronze. Black bronze, czy iron and nugget. Wiecie co? Black bronze. Bo to jest chyba ten wyższy, już najwyższy poziom brązu, tak mi się wydaje. Bo bismuth bronze to jest łatwo. I mortala mamy aż na tyle. Soul sand. Red Sand, oczywiście, że Soul Sand leci. I zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj nam zostało. Brick bloki, Gaboro bliki razy 4. No i teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie takie Gaboro bliki porobić. Spójrzmy, tu nam zostało brąz, javelin i mace. A stąd nam zostało hoe. No tak naprawdę nam zostało bardzo, bardzo mało. Czyli co, jednak pomysł wasz pomysł tutaj na temat tego się powiódł. W pełni tutaj mogliśmy tutaj w tym momencie zadziałać. Ja wam dzisiaj dziękuję za wspólne to kraftowanie, za wspólne to przepalanie. No nic, w takim razie pozostało mi jeszcze trochę tutaj podziałać, bo jednak chcę tą kopalnię. Ząbek z tyłu skacze, spoko. Chcę tam kuźnię z tyłu zrobić, bo jak widzicie, ta kuźnia już się tutaj prosi o zrobienie takie fajne dostosowanie do wymogów współczesnej epoki, czyli tu już mamy epokę brązu, czyli to kowadło musi też mieć jakąś tam otoczkę odpowiednią. Ja tymczasem was zachęcam oczywiście do łapkowania, do subskrypcji i do polecania, aby właśnie znajomi też mieli udział w tym, co my teraz robimy. Więc ja wam serdecznie za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!